Cieszę. Powinnam jeszcze tutaj w stronę naszych gości australijskich powiedzieć good evening, gentlemen. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie na trzecim już spotkaniu programu Otwarte Ogrody. Podobno mówią, że do trzech razy sztuka, ale to nie u nas. U nas trzecie spotkanie to dopiero początek. Początek, jak bierzemy wspaniałej przygody, wspaniałej podróży, którą chcemy Państwa zabrać. Dzisiaj zacznijmy od tej części medycznej. Powszechna, cywilizacyjna, podstępna, nieuleczalna. Tak przynajmniej się o niej mówi. Cukrzyca. Jeśli nawet nie jest na szczęście naszym problemem, to na pewno dotknęła kogoś, kogo znamy, kogo lubimy, kogo kochamy. Nasz gość, pani Alina Ciupa, opowie dzisiaj o diecie właśnie cukrzycy. Zapraszam i oddaję mikrofon. Jeszcze tylko poproszę Państwa o wyłączenie komórek, czy wyciszenie komórek, jeśli chcemy tutaj wspólnie, razem, bez zakłóceń móc skorzystać z dzisiejszego programu. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Tak się rozglądam, że już znajome twarze widzę, co bardzo mnie cieszy. Mniej więcej siadam na tych samych miejscach. Widzę te twarze. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dzisiaj chciałabym mówić na temat właśnie cukrzycy. Tak, jak zapobiegać cukrzycy, dieta cukrzycy, sposób na cukrzycę. Wczoraj mówiłam na temat, jak odżywiać się prawidłowo, jak utrzymać optymalną wagę ciała. I okazuje się, że to nie jest takie bardzo trudne, prawda? Że to jest naprawdę zdrowy styl życia, przyjemny, pokarmy są smaczne, pokarmy są zdrowe, możemy całe to odchudzanie zamienić w taki właśnie bardzo pogodny i radosny nasz styl życia i nie ograniczać tego odchudzania do kilku, powiedzmy, tygodni. Ale jeżeli to odchudzanie nam nie wyjdzie, jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, jeżeli nie będzie silnej motywacji, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, to okazuje się, że osoby otyłe mogą mieć problem z czym? Z cukrzycą. Mogą mieć problem z cukrzycą. Drodzy Państwo, jest to choroba cywilizacyjna, jest to choroba XXI wieku i niestety choroba ta bardzo często określana jest jako dietozależna. Zależy od diety, od sposobu odżywiania. I możemy tej chorobie zapobiegać. W tych krajach, gdzie ludność odżywia się w sposób taki naturalny i jest niewiele produktów właśnie rafinowanych, okazuje się, że ten problem nie jest znany. Cukrzyca nie występuje. Cukrzyca występuje głównie w krajach tak zwanych cywilizowanych, czyli wiadomo, jak ludność tych krajów się odżywia. Prawda? Drodzy Państwo, cukrzyca to nie jest tylko problem dużej ilości cukru w diecie, ale i również za dużej ilości tłuszczu w diecie. Tłuszczów szczególnie jakich? Zwierzęcych. Bardzo dobrze. Tłuszczów zwierzęcych, tzw. tłuszczów nasyconych. I czego jeszcze? Co jeszcze? Okazuje się, że za duża ilość nabiału, nie mówię, żeby w ogóle wyeliminować, ale za duża ilość nabiału i wypijanej kawy. Otóż ta kawa okazuje się, że ma taki pewien związek, który wchodzi, może wejść w skład cząsteczki DNA i zmienić po prostu cały ten kod. Czyli jest bardzo, kawa jest bardzo niebezpieczna. Wypijanie dużej ilości kawy może również być przyczyną cukrzycy. Także mała aktywność fizyczna, mała ilość ruchu, jak i również do przyczyn zaliczamy stres, za duża ilość stresu, do brak takiego spokoju wewnętrznego. Czyli jest kilka tych przyczyn, na które należałoby zwrócić uwagę. I teraz, kiedy mówimy o cukrzycy? Otóż należałoby zrobić pomiar cukru, zmierzyć w ogóle pomiar glukozy we krwi i wtedy nadczo ilość ta, poziom powinien wynosić od 60 do 100. Po 8 godzinach odpoczynku nocnego idziemy nadczo w godzinach porannych do laboratorium, mierzymy poziom cukru i ten poziom powinien wynosić od 60 do 100 mg. Jeżeli jest 125, to jest taki stan już przedcukrzycowy, a jeżeli jest powyżej 200, no to już mówimy wtedy o czym? O cukrzycy, tak. I jeżeli jest,
zrobić też taki test na tolerancję glukozy. Czyli wypijamy glukozę, 75 gramów glukozy, to też można robić taki test w laboratorium. I po 2 godzinach bierzemy poziom cukru i wtedy 200, jeżeli jest wynik 200 mg procent, to też ten wynik świadczy o tym, że mamy problem z cukrzycą. Warto, drodzy Państwo, od czasu do czasu zrobić takie pomiary. Ja uczestnicząc w takim Expo Zdrowie programie, zwykle mierzę cukier, poziom cukru. I zdarza się, nie mówię, że często, ale zdarza się, że przychodzą osoby, które nie są świadome, że mają właśnie ten problem. W Polsce około 1,5 miliona osób ma problem z cukrzycą, ale wiele osób nawet nie wie, że ma ten problem, dopóki nie wykonają właśnie tego prostego badania, mianowicie pobrania, badania ilości glukozy we krwi. Jak to chodzi do cukrzycy? Otóż w normalnych warunkach, gdy spożywamy pokarm nierafinowany, nieoczyszczony, czyli z błonnikiem, to po spożytym posiłku poziom cukru we krwi wzrasta i całą tą regulacją poziomu cukru, obniżenie tego poziomu, czyli utrzymanie na optymalnej wysokości, jest odpowiedzialna insulina, która wydzielana jest w trzustce, wysepka Langerhansa, bardzo ważny narząd. I ta insulina pełni rolę takiego klucza, czyli otwiera komórkę, odpowiedzialna jest za otwarcie komórki, takiej oddźwiernej, czyli otwiera drzwi i zaprasza glukozę, aby weszła do komórki. I ta glukoza w tej komórce jest bardzo potrzebna, dlatego że glukoza jest takim źródłem energii dla komórki. Jeżeli brakuje glukozy w komórce, ta komórka ma za mało energii, po prostu czujemy się osłabieni. Jeżeli nie ma, jest za mała ilość insuliny, to na przykład właśnie zostały te wysepki Langerhansa z jakiegoś powodu zniszczone albo zaburzone wydzielanie, pod wpływem właśnie tej niewłaściwej diety nastąpiło, w związku z czym nie ma odpowiedniej ilości insuliny i glukoza, gdzie największa ilość glukozy, gdzie się znajduje? Właśnie we krwi, poziom glukozy we krwi wzrasta, a komórki odczuwają co? Głód. Odczuwają głód. I wtedy właśnie mówimy o cukrzycy i powinniśmy wtedy dostarczyć insulinę z zewnątrz. I bardzo często właśnie cukrzycy biorą insulinę. Źródł skórnie jest wstrzykiwana. I to już jest bardzo poważna sprawa, jeśli chodzi o cukrzycę. I drodzy Państwo, dobrze by było właśnie zapobiegać, jeżeli mamy cukrzycy, bo zawsze lepiej jest zapobiegać niż co? Niż leczyć. Zawsze lepsze jest zapobieganie i przyjemniejsze i tańsze. Zapobieganie jest zawsze lepsze. Także co powinniśmy spożywać, jak prowadzić styl życia, tryb życia, aby zapobiegać cukrzycy? Jak już wspomniałam, nasza dieta, czyli to, co spożywamy codziennie, najwięcej produktów, jeśli chodzi o piramidę żywieniową, powinno być jakie? Co w powiedzu całej piramidy? Warzywa, produkty zbożowe, warzywa, owoce. Jeśli chodzi o produkty pochodzenia roślinnego, to gdzie one się znajdują w piramidzie? Na samym czubku, prawda? Jako dodatek do diety, a nie jako podstawa. I w tym odżywianiu mamy dużą ilość czego? Błonnika też. Wszystkich produktów odżywczych, czyli białka, jajeczków i węglowodanów. Ale mamy też dużą ilość błonnika. Błonnik daje uczucie sytości. W związku z czym nie będzie żadnego problemu z utrzymaniem tej przerwy korzystnej dla układu pokarmowego i dla całego organizmu. Od 5 do 6 godzin potrzebna jest ta przerwa, ale również cukrzycy, aby zapobiegać cukrzycy, powinniśmy spożywać żywność wysoko błonnikową. A nawet jeżeli już mamy cukrzycę, to drodzy Państwo, w odżywianiu podstawę cukrzyków powinny stanowić jakie produkty? Wysoko błonnikowe. Ja pamiętam, że w szkole medycznej, kiedy omawiany był problem cukrzycy, to zalecenia były takie, aby w diecie dominowały produkty mięsne. Mięso, dużo białka. I okazało się, że rzeczywiście po diecie wysokobiałkowej, wysokomięsnej poziom cukru spadał, ale i również były jakie zagrożenia? Jakie cukrzycy mają zagrożenia? Oprócz cukrzycy, jakie jeszcze występują inne dolegliwości niebezpieczne? Proszę? Wysoki poziom cholesterolu, czyli automatycznie zmiany miażdżycowe, tak zwana stopa cukrzycowa się rozwija, prawda? Zmiany miażdżycowe. Co jeszcze? Nerki,
problem zwlekały. Problem z czym? Ze wzrokiem. Serce. Prawda? Z sercem. Może dochodzić do zawału, do wylewu. Czyli jest bardzo dużo problemów związanych z cukrzycą, tak zwanych ubożeń. Nie tylko cukrzyca, bo cukrzyca nie jest tylko samym problemem, ale jeszcze towarzyszą jej inne, towarzyszą jeszcze inne dolegliwości, które są również bardzo niebezpieczne. W związku z czym, co robi błonnik? Błonnik daje uczucie sytości, ale błonnik również wiąże kwasy żółciowe. Kwasy żółciowe potrzebne są do tego, aby zły cholesterol mógł być wchłonięty do krwiobiegu. Jeżeli nie ma tych, są kwasy żółciowe związane, to w związku z czym zły cholesterol wydalany jest gdzie? Na zewnątrz. Czyli dieta wysokobłonnikowa obniża poziom złego cholesterolu i zapobiega czemu? Miażdżycy. Zapobiega zapałom i wylewom. Naprawdę jest bardzo korzystna. Działa jak szczotka na nasze po prostu jelita. Zapobiega zaparciom również. Znaczy można by bardzo dużo mówić o błonniku i ta dieta powinna dominować właśnie w diecie cukrzyków. Czyli produkty właśnie nieprzetworzone, kasze różnego rodzaju, warzywa i owoce. Te produkty promują tak zwany niski indeks glikemiczny. Czyli do 55 to jest niski, powyżej 55 do 70 jest średni, a powyżej 70 jaki? Wysoki. I dobrze by było zapoznać się z tym. Nie mam czasu, żeby dotrzeć tak bardzo szczegółowo, drodzy Państwo, omawiać, chociażby życzyłabym sobie tego, także sygnalizuję pewne zagadnienia. Mam taką książeczkę Sposób na cukrzycę, napisaną przez doktora Romana Pawlaka, bardzo ciekawą, bardzo przystępnie napisaną, dużo różnych wykresów, dużo różnych badań, ja tutaj nie przytaczam badań, mówię to tak najprościej, jak się da, bo mam no, różnych słuchaczy, ale chciałabym tak powiedzieć najprościej, żeby Państwo po prostu zrozumieli to zagadnienie, ale tutaj są również bardzo szczegółowe też badania omawiane i książeczka Sposób na cukrzycę, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to myślę, że moi przyjaciele mogliby zamówić i możemy ten temat pogłębić, szczególnie te osoby, które mają już problem z cukrzycą. Inna jeszcze sprawa to jest to, że mamy taki kurs Wiem, co jem. I też możemy na koniec ewentualnie zamówić, zamówimy dla Państwa, żeby Państwo mieli w domu materiały i żeby mogli bezpłatny taki materiał otrzymać i studiować bardziej szczegółowo już w warunkach domowych. Ja tylko pewne zagadnienia sygnalizuję. A dzisiaj przygotowałam tak przy okazji omawiania cukrzycy na temat cukru, a te słodkości, gorzka prawda o cukrze. Chciałabym kilka slajdów Państwu właśnie pokazać. Cukier krzepi. Prawda, pamiętają Państwo ten chwyt reklamowy Martora Wieńkowicza, prawda, że cukier krzepi. Okazuje się, że w owym czasie nie było już tak dokładnych i szczegółowych badań, jakie są obecnie. Otóż teraz, drodzy Państwo, jeśli chodzi o diagnostykę tego, co nasza komórka potrzebuje, a czego nie, zmieniły się czasy. Dlatego, że mamy dużo badań i możemy dokładnie zbadać centymetr po centymetrze ludzkie ciało. Mamy tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, USG i możemy dokładnie wiedzieć, czego komórka potrzebuje. I wiadomo, że ona potrzebuje węglowodanów, ale tak zwanych złożonych, nie prostych. Ja zawsze powtarzam, że cukier nie rośnie na drzewie. Proszę zauważyć, że cukier zawsze opakowany jest w błonnik. Jeżeli będzie to jabłuszko, to oprócz cukru, takie jabłuszko zawiera co jeszcze? Witaminy, sole mineralne i błonnik. Jeżeli będzie to na przykład co? Burak czerwony, to burak czerwony zawiera cukier, ale witaminy, sole mineralne i co? I błonnik. I błonnik reguluje całym procesem wchłaniania cukru do krwi. Ten cukier do krwi wchłania się prawidłowo, fizjologicznie. Jeżeli brakuje tego błonnika i spożywamy same słodycze bez błonnika, to ten cukier do krwi przedostaje się bardzo szybko i szybko wzrasta poziom glukozy we krwi i ten poziom glukozy utrzymuje się przez długi okres czasu, a wysoki poziom glukozy we krwi daje sygnał trzustce, aby wydzieliła co? Insulinę. I insulina zostaje we krwi, ta duża ilość insuliny, a duża ilość insuliny we krwi doprowadza do hipoglikemii, czyli niedocukrzenia. Do tak zwanego paradoksu. Kiedy mamy niedocukrzenie, słabość, wtedy szukamy kolejnej przekąski albo kawy. Czyli na pewno zachęcam Państwa do spożywania słodyczy, ale cukier opakowany w błonnik. Czyli węglowodany proste i złożone. Cukry proste. Glukoza, fruktoza, galaktoza. Cukry złożone występują w pełnych zbożach, fasolach, soczewicy, warzywach. Czym jest biały cukier? No więc jest to po prostu chemiczna oczyszczona sacharoza, wyizolowana substancja, nie zawierająca żadnej wartości odżywczej, a dostarczająca organizmowi jedynie czego? Puste kalorie. I cukier ma, jak już wspomniałam, jeśli chodzi o cukrzyków,
bardzo wysoki indeks glikemiczny. Cukier zawarty w popularnych produktach żywnościowych. Proszę zauważyć, że niektóre produkty nie podejrzewalibyśmy, że zawierają tak duże ilości cukru. Bo oprócz produktów na przykład takich różnych koktajli, czy nawet lodów, czy jakieś, no tutaj mamy wpisane różne produkty, zawierają nie tylko cukier, ale również inne substancje. Na przykład kwasek cytrynowy, do tego potrzeba jest również większą ilość cukru dodać. Także reasumując, to w ciągu dnia okaże się, że możemy nawet całkiem sporą ilość tego cukru dostarczać naszemu organizmowi. Tutaj nawet jest wypisane, nieco historii, spożycie cukru w kaloriach. Nie będziemy tak szczegółowo tego omawiać, ale jedno jest pewne. Z roku na rok ilość cukru rośnie. Dlaczego warto ograniczyć spożycie białego cukru? Dlatego, że cukier odpowiedzialny jest za otyłość. Cukier, nadmiar cukru bardzo łatwo przemienia i zamienia się w tkankę tłuszczową. Cukier odpowiedzialny jest również za cukrzycę, jak również nadmierne wydzielanie insuliny, również nadciśnienia, guzy dwunastnicy, odtłuszczenie wątroby, arteriosklerozę, no i inne jeszcze choroby dolegliwości, bardzo, bardzo poważnie, choroby skóry, dlatego że cukier niszczy witaminy z grupy B, powoduje większą nerwowość, drażliwość i nasza cera również wygląda bardzo źle, że spożywamy duże ilości cukru. Dlaczego cukier jest taki szkodliwy? Dlatego, że o dziwo, no jak to cukier może zakwaszać? Przecież cukier jest jaki? Słodki. Drodzy Państwo, a owoce czasami są kwaśne, ale są zasadotwórcze. A cukier jest słodki, ale cukier zakwasza organizm. Wyciąga wapni z naszych kości. Cukier podrażnia śluzówkę żołądka. Zaburza proces trawienia, dlatego że umiękczenia amylazę w ślinie, która jest potrzebna do tego wstępnego procesu trawienia. Niszczy błonę śluzową jelit i wiele jeszcze innych, o czym ja nawet nie wiedziałam, że aż tyle ma ujemnych właściwości, ale po zapoznaniu się z tymi właściwościami podjęłam decyzję, że ograniczyłam ten cukier, a zasadniczo spożywam go w naturalnej postaci, co jest korzystne dla zdrowia, jak również dla mojego smaku. Bo nie chciałabym Państwa, żebyśmy lekceważyli smak. Smak jest bardzo ważny, skoro Bóg go dał, to znaczy, że jest bardzo ważny, to powinny być smaczne. Także powinniśmy spożywać te słodycze, ale i jakie? W naturalnej postaci. Tak, bardzo dobrze. Cukier, a próchnica. No właśnie, cukier powoduje próchnicę, możemy tutaj szczegółowo omawiać, a często już tak sobie będziemy omawiać próchnicę, może przy innej okazji. I proszę bardzo, to o czym Państwu wspominałam. Cukier, a poziom glukozy we krwi. Nadmierna produkcja insuliny, szybki spadek insuliny, poczucie głodu. I to jest właśnie ten klucz, ta insulina. To jest komórka i proszę zauważyć, ta funkcja insuliny bardzo dobrze obrazuje właśnie ten slajd, czyli takim kluczem. Insulina otwiera komórkę i glukoza może przedostać się do komórki bez problemu. Jeżeli nie ma tego klucza, nie ma tej insuliny, to po prostu glukoza krąży tylko we krwi, a nie ma jej w komórce. Cukier, a odporność. No, cukier niestety niszczy odporność białe ciałka krwi. Ogólnie można powiedzieć tak, że białe ciałka krwi czują się jak pijani żołnierze po spożyciu czegoś bardzo, bardzo słodkiego. Także po bardzo słodkich ucztach następnego dnia możemy łapać różnego rodzaju infekcje, łatwiej możemy je łapać. I ja pamiętam na moim oddziale, bardzo często rozmawiałam z rodzicami dzieci, ponieważ pracowałam na oddziale dziecięcym, gdzie były też problemy z trawieniem. I rodzice, kiedy dzieci były chore, to co? To w nagrodę te dzieci co? Słodycze, prawda? A właśnie wtedy te słodycze są najbardziej niewskazane, dlatego że dziecko chore potrzebuje silny układ jaki? Odpornościowy. I dziecko, oczywiście mama tłumaczy się, ale proszę pani, ono chce. I wtedy pani doktor zawsze mówi, proszę pani. Ale dziecko nie ma świadomości tego, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. Dziecko się kieruje tylko smakiem, a rodzice muszą mieć wiedzę na temat tego, co dziecko powinno otrzymywać dietę zdrową i dziecko powinno dokonywać od najwcześniejszych lat dobrych wyborów, ale pomiędzy gruszką, a pomiędzy jabłkiem. Więc dziecko dokonuje wyborów, czy chce gruszkę, czy chce jabłko, ale nie czy chce czekoladkę, czy chce jabłko, dlatego że dziecko nie ma wiedzy na ten temat i rodzice są odpowiedzialni, podejmują decyzję. Tak to wygląda, a odżywianie się rozpoczyna nawyki od najmłodszych lat. No i tak, w takim razie trzeba zastąpić biały cukier. No, mamy dużo różnych produktów, ale ja bym proponowała Państwu właśnie słodkie owoce, czy suszone, czy owoce takie naturalne, są bardzo smaczne, mają dużo cukru, ale również innych wartości odżywczych.
Także, że mamy ochotę na cukier, to pamiętajmy o zaleceniach Salomona, który powiedział, że jedz miód, bo jest dobry, ale niedobrze jest jej za wiele miodu, bo w miodzie też jest cukier, także za dużo miodu też jest niedobrze. Jeszcze powiedział Salomon tak, że miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy, lekarstwem dla ciała. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten cukier, o te miłe słowa, które są słodyczą dla duszy, lekarstwem dla ciała, bez ograniczeń. Miłe słowa, proszę bardzo, one są lekarstwem dla duszy i proszę zastosować tę receptę, a przekonamy się, że rzeczywiście nasze życie będzie słodsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, czas teraz, aby muzyka wprowadziła nas w atmosferę nieba. Dzisiaj mamy zmianę wykonawcy, zmianę instrumentu, ale temat pozostaje ten sam. Utwór pod tytułem Stary Krzyż na trąbce wykona dla nas Ernest Dobrzyk. Zapraszam. Australijskim przyjaciołom, naszym australijskim gościom. Zapraszam. A więc, drodzy Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Zanim pastor, oddam pastorowi głos,
poprosił mnie, żeby coś zrobić innego. Mianowicie, już mamy ze sobą kilka spotkań, prawda? Pamiętam, o czym mówiliśmy, że ostatnie trzy wieczory? Dwa wieczory, czyli trzecia. Pamiętamy, o czym mówiliśmy? Tak. O, już. Właśnie. Nie będzie to matura, ale zrobimy taki mały sprawdzian. Dlatego, że proszę Państwa, mam przed sobą taką książkę, Cud za cudem. I tam w tej książce jest historia opowiedziana wczoraj właśnie przez pastora Braga. Jest autorem tej książki Paweł Goja. A tak naprawdę mówiąc, będzie on gościem w Polsce, w Gdańsku od końca tego roku. Gdzie i kiedy, to zapytajcie organizatorów. Ale proszę Państwa, chciałem Wam zadać kilka pytań. I żebyście próbowali odpowiedzieć, właściwą odpowiedź. A ci, którzy wypowiedzą właściwie, dostaną tą książkę w nagrodę. Mam niewiele książek, także kto pierwszy, ten lepszy. A jutro będziemy rozdawać tą książkę. To jest Mesjasz. Przepiękna pozycja. I zapraszam, żebyście uważali kolejnego wykładu bardzo uważnie, bo będą znowu pytania. A na zakończenie całej naszej sesji, pół tygodnia, wszyscy Państwo, którzy będziecie przychodzić regularnie, dostaniecie na pamiątkę Biblię. Całą Biblię, która jest bardzo ciężko dostępna dzisiaj. Zamawiałem ją z Australii, długo czekałem, żeby dostać ją, ale dostałem. Dlatego też mam ją dla Was Państwo na zakończenie wykładu. A teraz pytanie. Słuchajcie uważnie. Aby być zaakceptowany przez Boga, A. Najpierw musisz być, albo stać się lepszy. B. Musisz wykonać pewne zadania, poświęcić jakieś pieniądze w zamian za wybaczenie. C. Przyjdź takim, jakim jesteś. C. To był pierwszy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy tu piękną dziewczynę, która doręczy książkę. Proszę bardzo. Kto jeszcze był drugi? Kto był drugi? Tu, proszę bardzo. Tu pani z tyłu. Tylko po dwie. Tym razem. Jak zostanie nam, zobaczymy. Proszę Państwa, drugie pytanie. Widzę, że się uważamy bardzo dobrze. Jakiego rodzaju miłością darzy nas Bóg? Teraz pierwsze pytanie. Miłością ojca, miłością matki, ukochanego albo ukochany, czy przyjaciela? Wszystkie cztery! Brawo! Kto powiedział pierwszy? Tutaj Pani Zwaczarkę, proszę bardzo, tu Pani została. Może pozwolić, że wręcz sam, proszę bardzo. Wiem osobą, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A więc Pani, widzicie? Zaskakujące pytanie, tak się uważajcie. Może się zdarzyć. Znowu. Jaki jest Bóg w swojej naturze? Dobry, kiedy jesteśmy dobrzy? Zły, kiedy jesteśmy źli? Zawsze dobry? Czy to zależy od jego humoru? Zawsze dobry. Tam mamy Panią, tam, prawda, w tym rzędzie. Bardzo proszę. Okej, jesteście bardzo uważni. A teraz ostatnie pytanie w tym quizie. Jak trwała jest Boża miłość? 18 lat trwa, kiedy jesteśmy jeszcze niewinni? 70 lat? Jeżeli chcę też proszę. 100 lat? Czy nie ma niewinni? Nie ma niewinni. Tutaj Pani była pierwsza, proszę bardzo. Proszę bardzo, rozdaj się. Jeszcze raz jeszcze? A już ma? No to już proszę. Pan pierwszy był tutaj pewnie. Okej. Okay. A widzicie Państwa, mamy dużo książek do rozdzielenia. Dostaniecie następny raz więcej. A teraz zapraszam pastora. I będzie single link. Proszę Państwa, teraz ja bym chciał, żebyście posłuchali jednej pieśni, którą nazywamy z pastorem. Właśnie to my wszyscy tak nie mamy. Ja tą pieśń nazywam międzynarodową, dlatego że ona jest w wielu językach. A może ona jest bardzo łatwa. Także ja podejrzewam, że jak ktoś czyta pierwszy tekst, to razem będziemy śpiewać, a w refrenie to ja wiem, że prawie wszyscy będą śpiewać. Tylko w hiszpańskim będzie śpiewał pastor. A w innych językach... Czy po chwili? I prawda jest wyczerpanie swoim językiem? One? Okej, więc posłuchajcie Państwo. A ja mam radość, radość, radość w sercu my. Radość w sercu my, radość w sercu my. A ja mam radość, radość, radość w sercu my. Radość w sercu my.
Whose lives are being shattered in this very moment. Kończy się właśnie w tym momencie.
There are millions who are trying to find a better life. Miliony szuka lepszego życia. Our world, nasz świat, is a sad place. Jest smutnym miejscem. How can a sad world, jak ten smutny świat, reflect, odbija, a loving God, miłość Bożą? Dear friends, the question that we are going to answer tonight, pytanie, na które chcemy odpowiedzieć wieczorem, is a question that has bothered the minds of human beings. To pytanie po prostu martwi albo jest na umysłach każdego człowieka. For thousands of years. Przez tysiące lat. If you believe in God, jeżeli wierzysz w Boga, and you believe that God is a good God, jeżeli wierzysz, że Bóg jest tym dobrą istotą, then wtedy something inside your mind, coś w twoim umyśle, will lead you to ask the question. Będzie prowadzić cię do zapytania takiego pytania. If God is good, jeżeli Bóg jest dobry, if He is love, jeżeli On jest miłością, why is there so much pain? Dlaczego jest tyle cierpienia? And many, wiele, have not been able to answer this question. Wielu nie może odpowiedzieć na to pytanie. They blame God, i oskarżają o Boga, and they turn away from Him. Oto i odwracają się od Niego. After all, w końcu, if God, jeżeli Bóg is the one, jest tym, who's causing all our misery, kto produkuje albo jest autorem tego wszystkiego zła, I want to have nothing to do with such a being. Ja nie chcę mieć nic do czynienia z taką istotą. True. Prawda? Tak? Tak. Tak. Yeah. If God is the one who's causing the pain, jeżeli Bóg powoduje te cierpienie, then wtedy He is not a loving God. To nie jest kochający Bóg. He is not a gracious God. To nie jest łaskawy Bóg. He is a monster. To jest potwór. And I prefer to have nothing to do with Him. I ja wolę nie mieć nic z Nim wspólnego. Tak? Tak? Nie. Nie. So tonight, a więc dziś wieczorem, we are going to tackle that question. My odpowiemy sobie na to pytanie. Where did evil come from? Skąd pochodzi zło? And why are we in such a mess? I dlaczego my jesteśmy w takim problemie? A two-part program. Dwuczęściowy program. Tonight, dzisiaj wieczorem, and tomorrow night. I jutro wieczorem. So if you came tonight, jeżeli przyjdziecie dziś wieczorem, you cannot miss tomorrow night. Nie możecie nie przyjść jutro wieczorem. Tak? Dobrze? Wonderful. Cudownie. In order to understand this mystery, żeby zrozumieć tą tajemnicę, there's only one book that gives us the answer. Jest jedyna księga, która daje odpowiedź. And it is the Bible. To jest Biblia. There is no answer to this mystery outside the scriptures. Nie ma odpowiedzi na tę tajemnicę gdzie indziej. You may look for it in philosophy. Możesz się udać się do filozofii. But philosophy makes the hole even bigger. A filozofia uczyni nawet głębszą dziurę w tym. You may look for it in science. Możesz się spoglądać w naukę. But science with all its knowledge, a nauka ze swoją całą wiedzą, it is absolutely powerless in regards to this mystery. Ona jest bezsilna, jeśli chodzi o tę tajemnicę. It is only the Bible, jedynie Biblia, that gives us the right answer. Daje nam właściwą odpowiedź. And so we are going to travel. A więc my będziemy podróżować. To far away in time. Wrócimy się daleko w czasie. To the time when God created. Do czasu, kiedy Bóg stworzył. An angel. Anioła. Let us read. A więc czytajmy. Ezekiel chapter 28. Ezekiel 28 rozdział. Verses 12 through to 15. Od 12 do 15. Czytamy: Synu człowieczy, zanurz pieśń żałobna z królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmogący Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełny mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okiem Twoim były wszelkie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobione w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawił się, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. When did this take place? Kiedy to miało miejsce? We don't know. My nie wiemy. But it was before our planet was created. Ale to stało się zanim nasza Ziemia została stworzona.
These verses te wiersze are allowing us to see te pozwalają nam zobaczyć into a reality rzeczywistość that otherwise would remain completely hidden from us. Która była kompletnie zakryta przed nami. The day God created a cherub. W dniu, kiedy Bóg stworzył cheruba. Now a cherub cherub is there are four cherubs in heaven. I było cztery cheruby w niebie. And they are the angels i to są aniołowie that dwell in the very presence of God. Którzy żyją w najbliższej obecności Bożej. There is the throne of God. Jest tam tron Boży. And around the throne there is four cherubs. A wokół tronu Bożego jest cztery cheruby. And these angels i ci aniołowie have the duty mają obowiązek of leading the universe pokazywać się wszechświatu in the worship of Jehovah God. W jaki sposób oddawać chwałę Jahwe Bogu. The book of Revelation says księga objawienia mówi that they sing oni śpiewają holy, holy, holy święty, święty, święty and the whole universe follows their singing. I cały wszechświat idzie za nimi we wtórze. They are like choir masters. Oni są takimi przewodnikami chóru. They are like bodyguards. Wiecie, oni są jak ochroniarze. The book of Ezekiel shows them. Księga Ezekiela pokazuje transporting the throne of God throughout the universe. Że oni przynoszą tron Boży poprzez wszechświat. They are incredible beings. Oni są niesamowitymi stworzeniami. And here we have the creation of the chief of them. I mamy tutaj stworzonego tego przywódcę tych czterech aniołów. I want you to notice how God created him. Ja chciałbym, żebyście zauważyli, w jaki sposób Bóg stworzył go. He was created beautiful. On był piękny. Wise. Mądry. And perfect. I doskonały. Let us repeat that. A więc to powtórzmy. How did God create him? W jaki sposób Bóg go stworzył? Beautiful. Piękny. Wise. Bardzo mądry. And perfect. I doskonały. His beauty was so magnificent. Wiecie, jego piękno było tak niesamowite. That when the prophet saw him in vision, kiedy prorok widział go w wizji, there was no human language to describe his glory. Nie było to w mocy w ludzkim języku opisać jego chwały. So he described his glory in the language of beautiful stones. A więc on napisał jego chwałę w przepięknych kamieniach. He was absolutely awesome. Wiecie, on był naprawdę niesamowity. Then God placed him i Bóg umieścił go in his very presence. Obok siebie. A cherub. Jego cheruba. Now, the Bible also gives us his name. A Biblia również mówi nam, jak on się nazywa. In the book of Isaiah, chapter 14 and verse 12. W Księdze Izajasza 14, rozdział 12 wiersz czytamy: O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię po gromadze narodów. His name in Latin is Lucifer. W języku łacińskim jego imię jest Lucifer. Now in your Bible doesn't appear as Lucifer. W tej Biblii nie jest powiedziane to słowo, wymienione słowo Lucifer. Because the name Lucifer, dlatego że imię Lucifer, literally the Hebrew literally means. W hebrajskim języku literalnie znaczy light bearer. Ten, który przynosi światło. The one who carries light. Ten, który przynosi światło. Now this angel was so beautiful. Ten anioł był tak piękny. That the prophet describes him as the star of the morning. Że prorok opisał go jako gwiazda poranna. He was a wonderful being. To było wspaniałe stworzenie. And his name was. Jego imię było. Lucifer. Lucifer. Now, yes. This angel's name describes his role. Jego imię opisywało albo opisywało jego rolę, jaką wykonywał. He was a light bearer. On był nosicielem światła. Not only he lived in the presence of God. Nie tylko żył w obecności Bożej. And he directed the worship of the universe. Nie tylko on, prawda, był autorem i przewodził chwalenie Boga. But he also went throughout the universe. Ale także podróżował przez wszechświat. Carrying the knowledge of God. On rozprzestrzeniał świadomość o Bogu. He was like an ambassador. Wiecie, on był jakby ambasadorem. Someone who represented God. Ktoś, kto reprezentuje Boga. Before the created universe. Przed wszechświatem. You will say, Pastor Sam, you're talking about created universe. Ty mówisz, pastorze, o stworzonym wszechświecie. Yes, the Bible says that there are other worlds. Tak, Biblia mówi, że są inne światy. Apart from us.
oczywiście oprócz nas. And angels. Aniołowie. There are other created beings, intelligent beings throughout the universe. Są również aniołowie i inne inteligentne istoty we wszechświecie. So this angel. A więc ci aniołowie. Carry the knowledge of God. Oni przynosi, ten anioł przechodzi świadomość o Bogu. To the created worlds. Do tego wszechświata, który gdzieś jest zamieszkały. We do not know for how long he was happy to fulfill his position. My nie wiemy, jak długo on był szczęśliwy, aby robić tą właśnie tą pracę wykonywać. He must have been a long time. Musiało to być już dosyć długo. There's always been God. Był zawsze Bóg. And he must have created Lucifer very early in the history of the universe. I Bóg chciał stworzyć tego Lucyfera bardzo wcześnie w historii wszechświata. But something went wrong with Lucifer. Ale coś się stało złego z Lucyferem. In the book of Ezekiel, chapter 28 and verse 15, we are told. Księdze Ezechiela, 8 rozdziale, 15 wierszu czytamy: Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Do you notice what the text says? Czy zauważyliście, co ten tekst mówi? You were perfect. Byłeś doskonały. In your ways. W twoich drogach. Until iniquity, evil, aż dopóki nieprawość was found in you. Została znaleziona w tobie. In other words, innymi słowy, evil, nie zło, began. Rozpoczęło się. Was established. Zostało założone. In the heart of this being. W sercu tego stworzenia. How could that happen? Jak to się stało? In a perfect world. W doskonałym świecie. In the presence of a perfect, pure God. W doskonałym miejscu, w obecności doskonałego Boga. In the heart of a holy, perfect being. W obecności doskonałego i doskonałej istoty. Evil began. Zło rozpoczęło działać. Now there is that will always remain a mystery. Wiecie, to zostanie zawsze tajemnicą. But the Bible allows us to look into the mind of Lucifer. Ale Biblia pozwala nam spojrzeć na umysł Lucyfera. And to understand the psychological processes that went into his mind. I zrozumieć jego psychologiczny problem, jaki zaistniał w jego umyśle. That gave birth to evil. Gdzie się zrodziło właśnie zło? Notice the following verses. Zobaczcie, co mówi ten kolejny tekst. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a Cherub, który bronił wstępu, wykupił cię spośród kamieni ognistych. Next. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby cię z ciebie najgrywał. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win. Przyniegodziłem w swoim handlu, dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Can you see what's going on? Czy widzicie, co się dzieje? This angel, ten anioł, begins to look at his position. Zaczął spoglądać na swoją sytuację. At his joy. I swoją pracę. He begins to look at his beauty. On popatrzył się na swoje piękno. At his wisdom. Na swoją mądrość. And rather than giving glory to God. I zamiast oddać za to chwałę Bogu. He begins to give glory to himself. On zaczął oddawać sobie chwałę. In other words. Innymi słowy. In the heart of Lucifer was born a principle. Zrodził się zasada, which is the opposite of love. Która jest w opozycji do miłości. The principle of selfishness. Ta zasada samolubstwa. God is love. Bóg jest miłością. And the principle of love. A zasada miłości. Causes God. To powoduje, że Bóg. Not to live for himself. Nie żyje dla siebie. But to live for others. Ale żyje dla innych. In the heart of Lucifer. A w sercu Lucifera. Lucifer took away his eyes from God. On odwrócił oczy od Boga. And he centered them on himself. I zwrócił na siebie. That is the beginning of evil. Tu się rozpoczęło zło. It is found in selfishness. To jest znalezione w samolubstwie. And then selfishness made him proud. I to samolubstwo zrodziło w nim dumę. I imagine Lucifer going early in the morning. Ja sobie wyobrażam, że on idzie z poranku. And there was a really shiny pillar. I wiecie, i tam jest taki bardzo błyszczący słup. And he walked many times.
times by that pillar. Wiecie, on wiele razy przechodził obok niego. And one day, ale jednego dnia, he stopped. On zatrzymał się. He looked at himself. Popatrzył na siebie. Ah, and he kept going. I on poszedł dalej. Next day. Następnego dnia. Ah, oh. And he kept walking. I poszedł dalej. He began to notice himself more and more. On zaczął zauważać się bardziej i bardziej. And then, i w końcu. Why is it that everyone loves me so much? Dlaczego wszyscy mnie kochają tak bardzo? It must be because I am very important. O, dlatego, że ja jestem może tak ważny. And because I am so beautiful. O, może dlatego, że jestem taki piękny. Why I am so important. O, jestem tak ważny. And so self-centeredness. I tutaj chciał właśnie ten to samolubstwo, egoizm. Created in his heart pride. Zrobiło w jego sercu dumę. And that separated him from God. I to oddzieliło go od Boga. Because selfishness. Dlatego, że egoizm cannot live in the presence of love. Nie może żyć w obecności miłości. And the more self-centered Lucifer became, i im więcej starał się on samolubnym, the more uncomfortable he felt in the presence of God. Coraz bardziej się czuł niekomfortowo w obecności Boga. And so he eventually walked away from his position in the presence of God. W końcu on pozostawił swoje obowiązki w obecności Boga. Because love and selfishness cannot dwell together. Dlatego, że miłość i samolubstwo nie mogą mieszać razem. They are opposite principles. To są przeciwne zasady. They are at war with each other. Oni są w wojnie, w stanie wojny wobec siebie. Tak? Tak? You have a very loving husband. Macie bardzo kochającego męża. And a very selfish wife. I bardzo samolubną żonę. Eventually they will divorce. W końcu oni się rozwiodą. They cannot live together. Oni nie mogą żyć razem. These two principles are not, you know, conducive. Wiecie, te dwie zasady życia nie połączą się, nie będą się zgadzać. But they are repulsive. Ale one będą się dzielić, będą się kłócić. Now. I teraz. I imagine. Ja wyobrażam sobie. God. Adam? I imagine God. Ja wyobrażam sobie Boga. Being who he is. On jest kim jest. The Father. Ojciec. Lucifer was his child. He was his son. Był jego, prawda, synem. I on dzieckiem. I on, jemu jest smutno. One of those mornings. Jednego poranku. God was waiting for him on the side of the pillar. Bóg czekał obok tego słupa. Oh, Dad. Oh, tata. Lucifer, can we go for a walk? Lucifer, czy moglibyśmy pójść na spacer? He put his arm around his son. On go garnął ramieniem. And he said, son. I powiedział, synu. There are things taking place in your heart. Zaczynają się dziać rzeczy w twoim sercu. That you do not understand. Które ty nie rozumiesz. But I do. Ale ja rozumiem. If you follow that path, my son, będziesz dalej szedł w tym kierunku. It will destroy you. Zniszczą cię. Give it to me. Daj mi je, oddaj mi je. And I can take charge of it. I ja się zajmę nim. In the heart of Lucifer. W sercu Lucifera. Began a mighty war. Rozpoczęła się potężna wojna. The war of loving God. Wojna, że kocha Boga. He was his father. Bo był jego ojcem. Or loving himself above God. Ale on kochał się bardziej niż Boga. Could you imagine the tension in his mind? Wyobraźcie sobie te napięcie w jego myśle. Could you imagine the heartbreaking decisions that Lucifer had to do? Wyobraźcie sobie tą decyzję, którą musi podjąć, bardzo ważną w swoim sercu. Will I leave to give glory to God and forget about myself? Czy będę oddawał chwałę Bogu i zapomnę o sobie? Or will from now on? Albo teraz? Put myself before God. Postawię Boga, postawię siebie przed Bogiem. And dear friends, we all face that challenge. I kochani, my wszyscy mamy ten wybór kiedyś zrobić. But Lucifer. Ale Lucifer. Was the first. Był pierwszy. And so time must have gone by and eventually pride gave way to rebellion. I czas minął i ta duma po prostu zaprowadziła do rebelii. I want you to notice what Lucifer began to dream with. Ja chciałam pokazać Państwu, o czym Lucifer zaczął marzyć. Isaiah 14, verses 12 through to 14. Izajasz prorok mówi w 14 rozdziale, od 12 do 14, takie słowa. O jarze spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, pochwalony jesteś na ziemię, pogromca narodów. A przecież to ty, mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyt obłoków, zrównam się z najwyższym.
Did you notice how many times those verses say I? Czy zauważyliście, ile razy on tu mówi ja? 5 times. 5 razy. Lucifer says I. Lucifer mówi ja. I. Ja. I. What is the Bible saying? O czym tu mówi? And did you notice what Lucifer is dreaming with? I zauważyliście, co mu się marzy? He has a throne. On chce być wciąż na tronie. What does a throne represent? A co tron reprezentuje? It represents a kingdom. To reprezentuje to królestwo. True. Prawda? Therefore, Lucifer has come to the point. Lucifer więc doszedł do takiego momentu, where he no longer wants to live under the kingdom of God. Że on nie chciał więcej żyć w królestwie Bożym. But now he has his own kingdom. Ale on chce teraz swoje królestwo. The kingdom of God. Królestwo Boże. His law. Jego prawo. His love. Jest miłość. Satan has said. A Satan powiedział. I do not want love. Ja nie chcę miłości. I want self. Ja chcę samolubstwo. Dlatego też. He has developed a kingdom on a different law. Dlatego on rozwijał królestwo na bazie innego prawa. And then he says, i wtedy powiedział, I'm going to ascend. Ja wtedy usiądę. I want to go higher. Ja wysiądę wyżej. You see, self-centeredness causes self-exaltation. Widzicie, egoizm to jest taka cecha, która się wywyższa. But God is not like that. Ale Bóg nie jest taki. God, though, he is the highest. Bóg jest najwyższy. The book of Philippians says. Księga Filipian mówi. That Christ. Że Chrystus. Though he was like God. Był jak Bóg. Abandoned all of that. Wszystko zostało zrobione przez Niego. And he humbled himself. On poniżył siebie. And became like us. I stał się. Satan wanted to be higher. A Szatan chciał być wyższy. God. Bóg. Wanted to be lower. On chciał, żeby Bóg był poniżej. The principle of love. Zasada miłości. To jest, pardon me? The principle of love. Yes. And against selfishness. Jest przeciwna egoizmowi. And eventually Satan says, or Lucifer says, i w końcu Lucifer powiedział, I am going to be God. Ja będę Bogiem. Now friends, what does it take for someone to be God? Co trzeba, żeby ktoś był Bogiem? What was Lucifer thinking? Co o czym Lucifer myślał? In his heart. W jego sercu. He had come to the conclusion. On doszedł do takiej konkluzji. That he was going to destroy God. Że on zniszczy Boga. True? Prawda? So here in this being called Lucifer. W tym właśnie stworzeniu, którego my znamy jako Lucifer. We find the origin. My znajdujemy początek zła. And Lucifer, i Lucifer eventually w końcu became stał się Satan. Stał się szatan. Notice what it says in Ezekiel chapter 28 and verse 16. Zobaczcie Państwo, co mówi Ezekiel w 28 rozdziale 16 wierszu. Przerodzeniem swoim handlu, na to miałeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił się spośród kamieni ognistych. It says that this being, powiedziane jest, że to stworzenie, became filled with violence, wypełnione było przemocą, and he sinned against God. I zgrzeszył przeciwko Bogu. Here we find the beginning of violence. Tutaj mamy początek przemocy. The Bible says that Satan is a murderer. Biblia mówi, że Szatan jest mordercą. And he's a murderer from the beginning. I on jest mordercą od początku. Who did he want to murder? Kogo on chciał zamordować? God. Samego Boga. In Satan, death was came to birth. W Szatanie śmierć rozpoczęła swoje panowanie. And then the Bible says that he sinned. I Biblia mówi, że on zgrzeszył. And sin is a violation of God's law. A grzech jest przestępstwem Bożego prawa. And therefore, dlatego też Lucifer became worthy of death. Dlatego też Lucifer zasłużył na śmierć. Thus Lucifer becomes Satan. Czy Lucifer stał się szatanem? Notice in the book of Revelation, chapter 12. Zobaczmy, co mówi w objęciu tego Jana. Verses 3 and 4. Od 12 rozdziale 3 i 4 wiersz. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zbił trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, porzeć jej dzieci. The dragon is Satan.
Ten smok to jest szatan. And with his tail he is drawing a third of the stars of heaven. I swym ogonem on zwiódł jedną trzecią aniołów z nieba. The Bible says that these stars represent the angels of heaven. Te gwiazdy reprezentują aniołów niebieskich. So Satan, a więc szatan, deceives, zwiódł one third of the angels of heaven. Jedną trzecią aniołów niebieskich. The name Satan means deceiver. Imię szatan to znaczy zwodziciel. He is a liar. On jest kłamca. And his lies were so covered. I jego kłamstwo jest tak ukryte. That a third of the angels of heaven joined him. Że jedna trzecia aniołów połączyła się z nim. That's amazing, isn't it? Niesamowite, prawda? And notice what happens next. Zobaczcie, co się stało dalej. In verse 9. W 9 wierszu, przepraszam. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. What happened in heaven? Co się stało w niebie? What? Co? A war. War. Wojna. Now, let me ask you a question. Have we got wars on earth? Zapytam was, kochani, czy mamy wojnę na ziemi? Tak. Tak. Who originated the war? Kto rozpoczął wojnę? And why was there war? I dlaczego była wojna? Because Satan, dlatego, szatan, has gathered an army behind him. On zgromadził armię, która była z nim. And now his dream of power. A teraz jego wiecie, marzenie o władzy. Is coming very close. Było bardzo bliskie. He knows. On wiedział. God is love. Że Bóg jest miłością. And he is not going to defend himself. I on nie będzie bronił siebie. I'm going to attack him. Ja zaatakuję go. And I'm going to take the throne by force. Ja po prostu wezmę ten tron na siłę. And war broke out in heaven. I wybuchła wojna w niebie. And Michael defended the throne of his father. I Michał obronił tron swojego ojca. He gathered the faithful angels. On zebrał wiernych aniołów. And there was war in heaven. I była wojna na niebie. And Satan was cast out. I szatan został wyrzucony z nieba. Notice how the rest of the story goes. Zobaczcie państwo, jak dalej ta historia idzie. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Next. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. And where was my last day? Sorry. Next. Yeah, next. Verse 12. Dlatego weselcie się, niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz gwiazda ziemi i morzu, gdy wstąpi do was diabeł bojący wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Where was he cast out? Gdzie on został zrzucony? Na ziemię. Where? Couldn't they throw him in Mars? Czy nie mógł go wyrzucić na Marsa Bóg? Why did he come to a planet? Dlaczego on rzucił go na naszą planetę? Tak. Prawda? We'll understand that tomorrow. My to zrozumiemy jutro. Because come back tomorrow. A więc musimy przyjść jutro. But I want you to notice something. Ale chciałbym, żebyście zauważyli coś. There was war in heaven. Była wojna w niebie. There were lies in heaven. Było kłamstwo w niebie. There was rebellion in heaven. Była rebelia, powstanie w niebie. There was murder plots in heaven. Była próba mordu w niebie. And when Satan is cast out, kiedy został szatan wyrzucony, and he comes to planet Earth, kiedy został na ziemię, our planet becomes full of wars and murders and lies. Nasza ziemia stała się pełna wojny, morderstwa i kłamstwa. Some people say, niektórzy ludzie mówią, Satan doesn't exist. O, szatan nie istnieje. The church created Satan. Szatan stworzył szatana. Kościół, który stworzył szatana. To control the minds of people. Aby kontrolować umysły ludzi. But let me say this first. Ale chcę wam powiedzieć, proszę. Satan, szatan, is as real, jest rzeczywisty, as Jesus, jak Jezus. I have had the experience, ja miałem doświadczenie, of meeting people, spotkać ludzi, who have been demon possessed, którzy mieli demona, opętani. Dziękuję. We were running an evangelistic program in Papua New Guinea. Prowadziłem program na Nowej Gwinei. 15,000 people were coming. 15,000 ludzi przyszło na spotkanie. To the program. And one night a young man came asking me for prayer. I jeden młody człowiek przyszedł, aby prosić o modlitwę. He was a tall young man. Był wysokim młodzieńcem. So I asked him, why do you want me to pray for you? Zapytałem go, dlaczego chcesz, abym się modlił za ciebie? He said, Pastor, when I kneel to pray, I cannot pray. Kiedy ja klękam do modlitwy, nie mogę się modlić.
A hand grabs me. Jakaś ręka mnie łapie. And throws me from side to side in my bedroom. Rzuca mnie z ściany na ścianę w moim pokoju. I'm afraid to pray now. Boję się modlić teraz. Now immediately knew he was demon possessed. Ja wtedy wiedziałem, że jest po prostu pochłonięty przez demona. The Lord had been impressing me that a demon possessed man was going to come to the meetings. I Duch Święty mi przekonał, że ktoś przyjdzie właśnie w tym stanie na spotkanie. So we prayed for him. A więc modliliśmy się. While we were praying for him, kiedy modliliśmy się o nim, all kinds of voices began to speak through him. Wiele różnego rodzaju głosy zaczęły mówić przez niego. Saying horrible things. Mówił niesamowite złe rzeczy. Now many times, wiele razy, when we meet people like this, kiedy spotykamy takich ludzi, we put them in mental institutions. My ich przekazujemy do instytucji dla umysłowo chorych. But some of these people are demon possessed. Their mind is not bad. Ale wiecie, wielu z nich nie ma chorego umysłu, ale mają demona. And so we prayed for him. A więc modliliśmy się za niego. That night, that young man was free. I tego wieczoru ten młody człowiek został uwolniony. When the demons left, kiedy demon odszedł, he stood up. On powstał. His eyes shining with joy. Jego oczy radowały się. And he gave me a hug. I on mnie uścisnął. And he said, Pastor Sam, i powiedział, pastorze Sam, I have been demon possessed for 3 years. Byłem przez demona prawokarnięty przez 3 lata. I went to a science. Byłem na science. A science where they, they play with magic. Yeah. Byłem na takim, wiecie, seansie. And a force invaded my body. I ten demon właśnie wszedł wtedy na spotkaniu spirytycznym w moje ciało. And I've been looking to be free, but I have no one. Ja chciałem się uwolnić, ale nikt nie mógł mi pomóc. Dear friends, przyjaciele, Satan, szatan is real. Jest rzeczywistą istotą postacią. In this world, w tym świecie, there is a power at work. Jest moc, która pracuje. That calls human beings to holiness and purity. Jest moc, która nawołuje ludzi do czystości żeby Duch Święty ogarnął. And there is another power. Ale jest inna moc. That delights in making human beings enslaved. Która raduje się, aby uzależnić ludzi, zniewolić ludzi. And in the destruction of human beings, they delight. I zniszczenie ludzkiej rasy jest jego radością. Satan. Szatan. Is real. Jest rzeczywistym. I have met him a number of times. Ja wielokrotnie spotkałem. In the book of John, chapter 8, verse 44, Jesus says, Jezus powiedział, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy, gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. The father of murders, the father of lies. Ojciec morderstw i ojciec kłamstw. Ephesians chapter 6, verse 12. List apostoła Pawła do Efezjan, 20, excuse me. It's not a thing. Ezechias. But I think you've gone up. No, come down. And moment. The Bible says, Biblia mówi, that Satan and his angels, że szatan i jego aniołowie, are highly organized. Są bardzo dobrze zorganizowani. They are organized like an army. Oni są zorganizowani jak wojsko. I read the story of a man. Ja czytałem historię człowieka, who used to be a Satanist, który był szatanistą, and became a Christian. I stał się chrześcijaninem. And he tells some of the things that he saw inside of there. I on opowiedział o pewnych rzeczach, które tam wewnątrz tej organizacji się znajdują. A historian wanted to know some details regarding the Second World War. Historycy chcieli wiedzieć o detalach, które były podczas II wojny światowej. And so there was a medium. I on to był tak zwany medium in his group, w tej grupie, that called a spirit. Gdzie przebywali ducha. The spirit came, ten duch przyszedł, and he said, i powiedział, I was in charge of this part of the world. Ja jestem zorganizowany, odpowiedzialny za tą część świata. And he began to tell him details, i zaczął opowiadać im detale, on how they arose humanity to war against each other. W jaki sposób oni pobudzają ludzi jeden przeciwko drugiemu. And then the historian asked him another question. I wtedy ten historyk zapytał mu znowu pytanie. And he said, oh, I was not part of that. A on mówi, ja nie byłem częścią tego. I'm going to go out. Ja odchodzę. And the spirit that was in charge of that section.
resurrection will come. A duch, który był odpowiedzialny za to, co ty pytasz, on przyjdzie. They are real beings, friends. To są rzeczywiste stworzenia. When you begin to hate someone, kiedy wy zaczynacie nienawidzić kogoś, is Satan causing your heart, Szatan po prostu wchodzi w twoje serce and enmity against someone else. I powoduje nienawiść w twoim sercu. Because, dear friends, the reality is this. Dlatego, że rzeczywistość jest taka. All of us are brothers and sisters. Każdy z nas jest bratem i siostrą. We come from the same God. My pochodzimy z tego samego Boga. We should not hate one another. My nie powinniśmy nienawidzić jeden drugiego. When family is divorced, kiedy prawda są rozwody, is the work of Satan. To jest praca Szatana. When parents abuse their children, kiedy rodzice wykorzystują dzieci, is the work of Satan. To jest praca Szatana. When kids are murdered, kiedy są dzieci mordowane, or when they are going hungry, albo są głodne, it is not God, it's Satan, dear friends. To nie Bóg, ale Szatan to czyni. He delights in the destruction and suffering of human beings. On raduje się, po prostu rozkoszuje się w zniszczeniu i cierpieniu ludzkości. So, a więc, I'm going to ask you. Ja chcę zapytać. Next time you watch the news. Następnego razu, kiedy będziecie oglądać wiadomości. And you see the bodies. I zobaczycie ciała. Of babies floating in the waters. Dzieci, które pływają, prawda, utopione na wodzie. Of the Mediterranean Ocean. Na Morzu Śródziemnym. Do not point the finger up. Nie pokazujcie palcem do góry. But accuse him to whom it belongs. Tego, który właśnie za to jest odpowiedzialny. Satan is a murderer. Szatan jest mordercą. God is the life giver. Bóg jest ten, który daje życie. Tomorrow, jutro, we are going to understand. Zrozumiemy. Why it is that Satan has so much power? Dlaczego Szatan ma tyle siły, mocy? In our world. Na naszym świecie. And why is it that God cannot intervene? Dlaczego Bóg nie może interweniować? As he would love to intervene. W taki sposób, jakby chciał. A question rises in the mind of human beings. Pytanie rodzi się w ludzkim umyśle. I'm going to ask you the question. Ja chcę właśnie zapytać was. Did God create the devil? Czy Bóg stworzył Szatana? Nie. No. Nie. 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 Who did God create? Kogo Bóg stworzył? God created Lucifer. Bóg stworzył Lucifera. The beautiful. Tego pięknego. Perfect. Doskonałego. Wise kid being. Bardzo mądrego. Tak? Tak? Notice in Ezekiel 28:15. Zobaczcie księgę Ezechiela, 28 rozdział, 15 wiersz. Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Evil was born in the heart of Lucifer. Zło zrodziło się w sercu Lucifera. Let me explain something. Chcę wam wytłumaczyć coś. When God created his universe, kiedy Bóg stworzył wszechświat, he gave a gift. On dał dar dla naszych świat. Is the gift of freedom. To jest dar wolności. And the ability to choose and to reason for ourselves. To jest dar po prostu wyboru dla nas. It's a very expensive gift, isn't it? To jest bardzo drogi dar, nie prawdaż? We were not created as robots. My nie jesteśmy stworzeni jako roboty. The Lord puts a little SD card. Wiecie, Bóg nie włożył nam na jakiś SIM card. And we are programmed to love God. I my jesteśmy zaprogramowani, aby kochać Boga. We get up in the morning. Wstajemy rano. God, we love you. Boże, kochamy Cię. You are wonderful God. Jesteś cudownym Bogiem. Do you think that a God of love could appreciate that kind of love? Czy myślicie, że Bóg by był zadowolony z takiego rodzaju miłości? No. Nie. Love is only love. Miłość jest tylko miłością. When it is the result of our freedom of choice. Kiedy ona jest rezultatem naszego wolnego wyboru. Amen. Amen. So God gave all his creation. A więc Bóg dał swojemu wszelkiemu stworzeniu. Freedom. Wolność. To choose. Żeby wybrać. To love him. Kochać go. Or to hate him. Albo nienawidzić. Both choices. Dwa wybory. Bear consequences. Mają swoje konsekwencje. And so Satan. A więc Szatan was the first, był pierwszym, to choose, który wybrał, to rebel against God, żeby zbuntować się przeciwko Bogu. What an amazing God we have. Co za wspaniałego Boga mamy. Another question. Inne pytanie. Why didn't God create? Why didn't God destroy Satan? Dlaczego Bóg nie zniszczył Szatana? Oh, couldn't God just not create him? Czy Bóg nie mógł go po prostu nie stworzyć? Yeah. He could have more. God could have said, mógł Bóg powiedzieć, Jesus, Jezus, Holy Spirit, Duch Święty, let's forget about Lucifer. Zapomnijmy o Lucyferze. No one
And he can do that. I on nie może tego uczynić. That's selfishness. On nie jest samolubny. He's protecting himself. On ochrania siebie. True. Prawda? So he creates Lucifer. A więc on stworzył Lucyfera. And he endows him with the best gift. I on obdarzył go najlepszymi darami. And gives him freedom of choice. I dał mu wolność wyboru. Wow, what an amazing God. O, wiecie, jak to jest wspaniały Bóg. Dear friend, przyjaciele, you are free. Jesteście wolnymi. You are free to love God. Jesteście wolni kochać Boga. You are free to hate Him. I jesteście wolni nienawidzić Go. Any system on earth, jakikolwiek system na ziemi, be it governments, jakikolwiek rząd, be it churches, jaki kościół, be it families, czy rodzina, that curtail the freedom of humanity, jeżeli ogranicza wolność ludzi, is not of God. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. It's of Satan. Ale jest od szatana. Tak? 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 Yes. Wonderful. You are free. Jesteście wolni. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? Doesn't it sound beautiful? Czy nie brzmi to pięknie? Do you remember when Poland was under communist control? Czy pamiętacie, jak Polska była pod komunistycznymi rządami? What was the dream of every Polish man? Jaki był marzenie każdego Polaka? And every Polish woman. Każdej kobiety Polski. We want to be free. Chcemy być wolni. Tak? Tak? And when communism came down. A kiedy komunizm upadł? There was celebration. Była radość ogromna. Why? Because there's something in us that longs for freedom. Dlatego, że coś w nas woła o wolność. God has made us free. Bóg uczynił nas wolnymi. Free to live. My wolnymi do żyć. Or free to die. Albo wolnymi umrzeć. Whatever we choose. Cokolwiek wybierzemy. Even God respects our choices. Nawet Bóg będzie respektował nasz wybór. What an amazing God. Co za niesamowity Bóg. I want that God. Ja chcę znać takiego. Amen. Amen. So. A więc? Why didn't God destroy him then? Dlaczego Bóg nie zniszczył go? The book of Joshua. W Księdze Józuego. We are given a principle. Mamy tutaj pokazaną zasadę. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będzie służyć. Jest. What is the principle? Jaka to jest zasada? Choose. Wybór. There was now the kingdom of God. Tu jest teraz Królestwo Boże. And now there was a choice. I jest wybór. The kingdom of Satan. Królestwo Szatana. Tak? Tak. God will not force himself on his universe. Bóg nie będzie rządził siłą w waszym świecie. Now the universe, a więc wszechświat, has to choose. Musi wybrać. But ale the universe, wszechświat, is naive. Jest naiwny. They do not understand. Nie rozumie. What sin is. Czym jest grzech. And the consequences of sin. I konsekwencje grzechu. So God, a więc Bóg, must allow time. On musi pozwolić, aby był pewien czas for both kingdoms, na dwóch królestw, to choose, no, I mean, to produce their fruits, aby wyprodukowały owoce. When you plant a little tree, wiecie, kiedy sadzicie małe drzewko, you may not know what it is. Możecie nie wiedzieć, co to jest. When they are young, kiedy są jeszcze młode, małe, all trees look the same. Wszystkie są podobne. Tak. Prawda? But when the tree matures, ale kiedy to drzewo już jest, prawda, już dorosłe, and when it gives its fruits, czy daje owoce, then you know, wtedy wiecie, apple, o jabłko, o orange, albo pomarańcz, tak? Prawda? Because by the fruits you will know them. Poprzez owoce wtedy wiemy. So will Lucifer. Wtedy tak samo z Lucyferem. When around the universe, kiedy we wszechświecie, presenting his kingdom, on zaprezentował swoje królestwo. As the best choice. Jako najlepszy wybór. You follow me. Idźcie za mną. And you'll be able to do whatever you want. I będziecie robić, co będziecie chcieli. You'll be free. Będziecie wolni. You can exalt yourself. Będzie wyższa z siebie. Follow me. Idźcie za mną. And a third of the angels said. A jedna z tych aniołów powiedziała. Yes. Tak. We are forsaken. Jesteśmy zaszczepieni. Lucyferem. But three quarters. Ale trzy czwarta. Of the universe. Wszechświata. Did not understand what was going on. Nie wiedziała, co się dzieje. Nie rozumiała. They didn't know what a lie was. Oni nie znali, co to jest kłamstwo. Until that point, i w tym momencie, in the universe, we wszechświecie, there was only love. Była tylko miłość. Never a lie had been told. Nigdy nikt nie wypowiedział kłamstwa. So when Lucifer comes, kiedy Lucifer przyszedł, and he says, i mówi, wiecie, God, Bóg, he's a really good person. On jest dobra istota. But there are some things. Ale wiecie, coś tam
And I'm not so sure. Nie jestem tak bardzo pewny. And he begins to insinuate doubts. I on zaczął insynuować pewne wątpliwości. The universe is confused. I wtedy wszechświat zaczął mieć różne uwierzenia, nie wiedział, co się dzieje. They do not know. Oni nie wiedzieli. That what Satan is saying. To, co Szatan mówi. Is actually lies. Czy to jest dzisiaj kłamstwo? Because they do not know lies. Dlatego, że oni nie znali kłamstwa. And they love Lucifer. I kochali Lucifera. He's special. On był szczególny. He's a hero. On był ich bohaterem. He has told them about God for centuries. On opowiadał im o Bogu przez wieki. For thousands of years. Tysiące lat. And suddenly. I nagle. When the change comes. Kiedy zmiana przyszła. They cannot differentiate between truth and error. Oni nie mogli rozpoznać między prawdą a kłamstwem. Because they have never had error. Dlatego, że oni nigdy nie znali kłamstwa. So what would have happened? Co by się stało? If God would have gone. Gdyby Bóg powiedział. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Press the button. Nacisnąć guzik. And Lucifer would have gone. I zabrał. Could God do that? Czy mógł to zrobić? Yeah. Yeah. Lucifer is a created being. Lucifer był stworzeniem. He draws his life from God. On dostał swoje życie od Boga. Tak? Tak. Let's say. We are the universe. Powiedzmy, że my jesteśmy wszechświatem. And I am Lucifer. Ja jestem Lucifer. I am Lucifer. Jestem Lucifer. I'm not, but let's say I am. Ja nie jestem, ale wyobraź się sobie. I don't want to be. Nie chcę być nawet. Tak? Tak. So let's say, and we've been together, a happy family for millions of years. Powiedzmy, że jesteśmy szczęśliwą rodziną przez miliony lat. But suddenly, nagle, one day, jednego dnia, I start telling funny things about God. Zaczynam mówić takie różne dziwne rzeczy o Bogu. And you all go. I wy grabić po głowie. What did you say? Co on mówi? And suddenly, i nagle, I'm gone. Ja znikam. You never see me again. Nigdy mnie więcej nie widzicie. Now you are all free thinking being. Wiecie, wy macie wolność myśli i woli. What is the next question? Jakie jest następne pytanie? Where's Lucifer? Gdzie jest Lucifer? We haven't seen him for a long time. O, nie widzieliśmy go już długo. Ah, oh, he's gone. O, nie ma już go. Where's he gone? Dlaczego? Because of the things he was saying. Dlatego, że to, co powiedział. What is the next thing in your mind? Co natychmiast rodzi się w waszym myśle? Could it be that he was right? Czy on nie miał może racji? So if God has destroyed Lucifer, kiedy Bóg zniszczył Lucifera, then the problem was a million times bigger. Ten problem urósł był o milion razy większy. So what God did, to co Bóg uczynił, is fair. To co to jest właściwe. He said, okay. On powie, dobrze. Lucifer, Lucyferze, develop your kingdom. Rozwij, pokaż swoje królestwo. And I will show my kingdom. I ja pokażę swoje królestwo. And when the universe has seen mature fruit, kiedy wszechświat zobaczy ten dojrzały owoc, I will call a judgment. Wtedy ja będę miał sąd. And the universe, i wszechświat, will choose. Wybierze. Wow, what a God. Co za Bóg. Amen. Amen. You know the good thing about the Bible? Co jest piękne na temat Biblii? Is that the Bible tells us how the story finishes. Wiecie, że Biblia mówi, jak ta historia się kończy. Now, you and I, a więc ty i ja, you and I are in the red zone. Red zone, the danger zone. A więc jesteśmy w tej czerwonej, tym przedziale niebezpiecznym. Because Satan took control of our little planet. Dlatego, że Szatan objął kontrolę nad naszą małą planetą. And his kingdom has been developed in this world. I jego królestwo rozwinęło się na tym świecie. Our little world. Na tym małym świecie. Has served as a theater for the whole universe. I jest ona jak teatr dla tego wszechświata. Question. Pytanie. If you and I. Jeżeli ty i ja, we're called to participate in the judgment. Gdybyście byli tymi sędziami albo na ławie przysięgłych, who would you choose to be God of the universe? Kogo byście wybrali za Boga wszechświata? There's only two choices. Są tylko dwa wybory. God, Bóg, or Satan. Czy Szatan? I would say that. Anyone, ja myślę, że ktokolwiek, who has had a taste, kto zasmakował, of life in this world, życia na tej ziemi, and who comes to an intelligent understanding, i ma inteligentne zrozumienie, of who is causing all the pain, or the heartache, kto spowodował te cierpienie i ten problem, and also, i również, understands personally, zrozumie osobiście, the love of God, miłość Bożą, for me, dla mnie. There is no question. Nie ma pytania. I would
choose a thousand times. Ja wybrałbym 1000 razy God, Boga, to be, aby był my king, moim królem. Tak? Tak? Why? Dlaczego? Because you and I, dlatego ty, że ty i ja, have tasted, żeśmy zasmakowali evil, zła. Tak? Tak? And also, i również, have tasted, myśmy zasmakowali the love of God, miłości Bożej. Amen. Amen. So why did God destroy Satan? A więc dlaczego Bóg nie zniszczył Satana? The universe had to choose. A więc wszechświat musi wybrać. But they were too young, too immature to choose. A ten who? Too young and too immature to choose. Who? The universe. Wszechświat był za młody i niedojrzały, aby wybrać. So God allowed time. A więc Bóg pozwolił, aby trwał czas. Amen. Amen. But let, you want me to tell you the story? Chcecie, żebyś usłyszeć historię? The Bible says that Jesus has triumphed over Satan. Biblia mówi, że Chrystus Pan zatriumfował, aby wycięcił Satana. When Satan took control of planet Earth, kiedy Satan objął kontrolę nad ziemią, the God of heaven became a man. Bóg nieba stał się człowiekiem. And he defeated him. I pokonał go. At Calvary's cross. I na Kalwarii. Na God defeated him. Bóg pokonał go. Has been defeated. Szatan został pokonany. Come to Ezekiel 28:18. Idziemy do księgi Ezechiela, 21 rozdział. The Bible even tells us the end of Satan. 28:18. Keep coming there. There it is. Yes. And 19. 19. Okay. 18 and 19. But okej, okay. 18-19 wiersz. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przychodziłem w handlu, dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię sprawił, obróciłem cię popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszystkich, którzy cię znali pośród ludów, zdumieli się nad tobą, stałeś się ostrażającym przykładem, przepadłeś na wieki. What will happen to the devil? Co się stanie z Szatanem? The universe. Wszechświat. Will call. For his destruction. On będzie wołał o jego zniszczenie. And God will destroy him. I Bóg zniszczy. And he will cease to exist. I on przestanie istnieć. Isn't that wonderful? Czy nie jest to piękne? We know the end of the story. My mamy tą historię. There was a little boy that was reading a book. Był jeden chłopiec, który czytał książkę. He was reading under the covers because it was late at night. Wiecie, on czytał tą książkę, wiecie, schowany, bo było późno w nocy. And the father was going to the toilet. The father was going to the toilet. I jego ojciec szedł do ubikacji. And he heard him laugh. I on słyszał, jak on się śmieje. So he went in the room. On wszedł do jego pokoju. And sure, the boy was under the covers with a torch. I on pod kołdrą czytał, prawda, z latarką. And he was laughing. I śmiał się. And the father pulls the covers. Ten tata podniósł tą kołdrę. And says, what are you laughing about? A czemu się śmieje, mówi. Oh, that, this book is so good. O, tata, ta książka jest tak fajna. And I was reading a chapter. I ja czytam rozdział. When the bad guy was going to kill the good guy. Ja, patrzę, to w tej chwili jest to, że ten zły człowiek przypomina moment, zabije tego dobrego. So I went to the last chapter. Ja poszedłem do ostatniego rozdziału. Oh, and I read that the good guy kills the bad guy. Ja przeczytałem, że ten dobry zabił tego złego. So now, i teraz, the little boy was saying, ten mały chłopiec mówi, just hold on until the last chapter. Muszę poczekać do tego ostatniego rozdziału. You will see what happens to you. Zobaczysz, co się z tobą stanie. He knew the end of the story. On znał koniec historii. Dear friends, przyjaciele, God has allowed us to see the end of the story. Bóg pozwolił nam zobaczyć koniec historii. So that when you and I go through pain, że kiedy przechodzimy przez ból, when suffering strikes our life, kiedy ból uderza w nas, we can look to the end of the book. My możemy patrzeć się na koniec książki. Amen. Amen. God has a plan for you. Bóg ma plan dla ciebie. Notice what it says. Zobaczcie, co mówi. Jeremiah 29, verse 11. Księga Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. God has a good plan for you. Bóg ma dobry plan dla ciebie. He wants to see you happy. On chce się widzieć szczęśliwym. He wants to prosper you. On chce, żebyś prosperował. And notice then in the book of Revelation, chapter 21. Zobaczcie, w objawieniu do Jana w 21 rozdziale. Verses 1-4. Od 1 do 4 czytamy. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Mamy? That's it? Verse 4. I odrzę wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani mocą, przepraszam,
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przejdziemy. You have an option. Macie wybór. God cannot force you. Bóg nie chce was zmusić. Can he? Czy nie? Can't. But he offers you. Ale on oferuje tobie. He shows you the end of the story. On ci pokazuje koniec historii. He allows you to see the reality of what is happening. On ci pokazuje rzeczywistość, co się dzieje. And then he offers you. I on tobie oferuje. To be your God. Aby być twoim Bogiem. But the choice is yours. Ale jest twój wybór, jest twój. No one can force. Nie możecie zmusić to make that choice. Uczynić ten wybór. I'd like to finish telling a story. Ja chciałbym zakończyć opowiadanie wam historię. It is the story of these two men. Jest to historia tych dwóch mężczyzn. Both of them are called Marek. Oni dwaj nazywają się Marek. And we met them. My spotkaliśmy ich. When we run an evangelistic program in Gdynia. Kiedy prowadziliśmy ewangelistyczny program w Gdyni. Mark took us to Sztum prison. Marek took us to Sztum prison. Marek, on zaprowadził nas do tego więzienia w Sztumie. Marek spent 12 years in that prison. On tam spędził 12 lat w tym więzieniu. But today he is the elder, or used to be the elder of Gdynia Church. Today he's in Sweden. Wiecie, ale on był, prawda, starszym zboru w kościele w Gdyni. And this is how his life was transformed. I to jest w jaki sposób jego życie zostało zmienione. This Marek, ten Marek grew up in an Adventist home. On wyrósł w domu adwentowym. But early in his youth, ale we wczesnej młodości, he left the church, on odszedł od Boga, left God, stawił Boga, he wanted to be free, on chciał być wolny, and he went to do his own thing. I on robił swoje rzeczy. Ended up with the wrong people. I on spotkał się ze złymi ludźmi. And now he is in lifetime prison. I on teraz siedzi w więzieniu do końca życia. When he was put in Sztum, kiedy on został tam uwięziony w Sztumie, he realized, on zorientował się, that he needed help. Że potrzebuje pomocy. So he turned to Jesus. A więc zwrócił się do Jezusa. And he gave his heart to the Lord. I oddał serce Panu. And one day he was praying. I jednego dnia się modlił. Lord, Boże, I need a Bible. Potrzebuję Biblii. My Bibles were allowed. Ale Biblia nie była dozwolona w tym więzieniu. And one day he was walking through the court of the prison. Jednego dnia oni byli na podwórku, aby spacerować. And a guard came. I strażnik poszedł do niego. And gave him a paper bag. I dał mu taką torbę papierową. Says, this is the Bible you've been praying for. A tu jest ta Biblia, o której prosiłeś. He quickly hid the Bible under his coat. On schował tą Biblię pod ubraniem. And ran to his room. I poszedł do swojego pomieszczenia. But he was full of questions. Ale był pełen pytań. How did the guard know that I was praying for a Bible? Skąd ten strażnik wiedział, że ja modliłem się o Biblię? He had told no one. On nikt nikomu nie powiedział. So he went out looking for the guard. A więc szukał tego strażnika. He never found him. Nigdy go nie znalazł. And no one knew him. I nikt go nie znał. The Lord has sent an angel. Bóg posłał anioła. To the prison. Do więzienia. To deliver a Bible. Aby przekazać mu Biblię. These two men, ci dwaj mężczyźni, were worst enemies on the streets of Gdynia. Byli największymi wrogami na ulicach Gdyni. They belonged to different gangs. Oni należeli do różnych gangów. But when he came to prison, ale kiedy on znalazł się w więzieniu, he was put in his cell. On dostał się do jego celi. And he realized, i on brał sobie sprawę, that Mark had changed. Że Marek się zmienił. There was something different about Mark. Było tam coś innego w Marku. So he asked him. I on zapytał go. What happened to you? Co się stało z tobą? And he told him his story with Jesus. I on opowiedział mu historię z Jezusem. Mark's life was transformed. Jego Marka życie się zmieniło. And today. I dzisiaj. They are best friends. Oni są najlepszymi przyjaciółmi. Can you see? Czy możecie widzieć? Satan and God at work. Szatana i Boga w pracy. One destroys. Jeden niszczy. Fills life with misery. Wypełnia życia nieszczęściem. Takes away the joy and beauty of life. Zabiera radość i piękno życia. The other one. A drugi. God. Bóg. Restores. Odbudowuje. All that. Wszystko. Dear friends, przyjaciele, in this world, w tym świecie, there's only two powers. Są dwie tylko moce. And you and I, i ty i ja, must choose, musisz wybrać, who
we are going to serve? Ko, której mocy będziesz służył? God? Bogu? Or Satan? Czyż to no. The choice is yours. Wybór jest twój. I want you to listen to sing a song. Teraz ja będę śpiewał. Już się nie bój więcej, z tobą ja twój duch. Dobrą wodą moją, pośród ciemnych dróg. Słońce obietnicy świeci spoza wzgór. Oto zawsze z tobą, nigdy nie puszczę cię już. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam. Tak mi mój Pan obiecał, nigdy nie będziesz już sam. Piękne wigilie zwiedzą, woń utraci kwiat. Słońce kiedyś zgaśnie, runie cały świat. Jezus, moje słońce, świeci z niebios bram. On mnie nie opuści, nigdy nie będę już sam. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam. Tak mi mój Pan obiecał, nigdy nie będziesz już sam. Choć na ścieżkach ciemnych czyha wróg co dnia, słyszę jak Pan mówi, z tobą jestem ja. Wkrótce go zobaczę, kiedyś twarzą twarz. Tam mu podziękuję za tę obronę i straż. Ja nigdy nie sam, i Pan obiecał, nigdy nie będziesz już sam. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam. Tak Pan mój mi obiecał, nigdy nie będziesz już sam. Nigdy nie będziesz już sam. Nigdy nie będziesz już sam. Ja zdaję się, że jest ktoś tu wśród nas, którzy chce powiedzieć: Boże, ja chcę wybrać siebie. If that is your desire, jeżeli to jest twoje pragnienie, and you are feeling free to do that decision, i czujesz wolność, aby to powiedzieć, would you just put your hand up, czy chciałbyś podnieść rękę, że wybieram ciebie, Panie? God bless you. Nie ma dwóch głosów, Pana. Let us pray. Módlmy się. Oh, Father, nasz Ojcze, we have put our hands up. My podnieśliśmy ręce nasze, when we came to you, dedykując się Tobie, that we made a free will choice, że my zrobiliśmy wolny wybór. We want you, chcemy Ciebie, to be our God, abyś był naszym Bogiem. Please, Father, proszę, Ojcze, take us as your children. Weź nas jako swoje dzieci. In Jesus' name. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen.